Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną zupę gulaszową po węgiersku. Mocno paprykową, gęstą i aromatyczną. Super na rozgrzewkę, szczególnie w takie chłodniejsze dni jak dziś. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Do naszej gulaszowej przede wszystkim potrzebujemy mięso. Mięso dobre, najlepiej jak jest to wołowina, ale spokojnie możecie użyć również wieprzowiny. Ja mam akurat cielęcinę, pokroję je w kostkę, no, taką niewielką, dokładnie jak na gulasz. Mięso gotowe, pokrojone. Paprykę piekę, żeby obrać ją ze skórki, ale oczywiście nie musicie tego robić. Mam dwie cebule, dwie marchewki, dwie pietruszki. Paprykę już sobie upiekłam, ona sobie teraz odpoczywa, zaraz zdejmę z niej skórkę. Ale tak jak mówiłam, możecie zupełnie ten krok pominąć i dodać na końcu surową. Ja po prostu nie lubię, jak w gulaszowej później gdzieś kręci mi się skórka od papryki. Ale to już dowolnie, jak lubicie. Warzywa musimy pokroić w kostkę. Mam tu jeszcze też ziemniaki. Mam 5 średniej wielkości ziemniaków. I czosnek. Czosnku też daje całkiem sporo, daje około 5 takich solidnych ząbków, możecie dać nawet więcej. Lubię, jak moja gulaszowa jest mocno paprykowa i czuć w niej mocno czosnek. Warzywa, cebulę, marchewkę i ziemniaki muszę pokroić w kostkę. Do marchewki i pietruszki dodaję posiekany czosnek. Może być odrobinę drobniej. Możecie również wycisnąć po prostu przez praskę. Dodajemy do marchewki z pietruszką, bo będziemy dodawać je do naszej zupy w tym samym czasie. Ziemniaki również kroimy w kostkę. Ale nie mieszam ich z marchewką, bo dodawać będę je troszkę później. I jeszcze dwie cebule w kosteczkę. Na patelnię daję około 2-3 łyżek smalcu i podsmażę na nim cebulę. Cebulę smażymy na średnim ogniu, tak żeby nam się nie spaliła, tylko zeszkliła. Możecie ją posolić odrobinę, wtedy szybciej zmięknie. Jak cebulka się zeszkli, to dodajemy do niej paprykę. Pełną czubatą łyżkę wędzonej słodkiej papryki i pół łyżeczki chili. Oczywiście z chili możecie dowolnie dostosować. Jeśli lubicie bardziej ostrą, dodajcie jej więcej. Możecie również zamienić na świeże chili, ale zimą nie zawsze jest łatwo je dostać. Dodajemy do cebuli, bo dzięki temu, pokrywając całą cebulę, fajnie nam się skarmelizuje, a nie przypali. Przesmażając, wydobędziemy z niej cały aromat i piękny kolor. Smażymy tak około 2-3 minut. Następnie do cebuli dodajemy mięso. Mięso smażymy na jak największym ogniu, żeby szybko ścięło się i zostało w środku mięciutkie. Jak mięso się już podsmaży i nie jest z wierzchu różowe, dodajemy marchewkę, pietruszkę oraz czosnek. Dodajemy również resztę przypraw, 2 listki laurowe, łyżeczkę kminku mielonego i łyżeczkę pieprzu grubo zmielonego. Mieszam wszystko i chwilę przesmażam.
Następnie zalewamy wszystko wodą, najlepiej gorącą, z czajnika, żeby nie studzić już warzyw i mięsa, które się dopiero smażyły. Zalewamy do wysokości takiej, żeby wszystko było przykryte i jeszcze trochę więcej. Gotujemy pod przykryciem do miękkości mięsa. Wszystko zależy od tego, jakie mięso mamy. Czasami jest to 1,5 godziny, czasami 2, 2,5. Musicie sprawdzać i próbować. W razie potrzeby dolejcie wody, ale również gorącej. Zostały mi jeszcze pokrojone w kostkę ziemniaki, które dodam za chwilę, i papryka upieczona i obrana ze skórki. Oczywiście, tak jak mówiłam, możecie użyć również po prostu świeżej pokrojonej w kostkę. Paprykę upiekłam w taki sam sposób, jak w przepisie, do którego link widzicie na górze ekranu. Minęło około 1,5 godziny gotowania mięsa razem z warzywami. Możemy dodawać ziemniaki. Dodajemy również sporą łyżeczkę soli. Mieszamy i gotujemy dalej, aż mięso będzie miękkie. Mięso gotowało się już prawie 2 godziny, jest już mięciutkie, ale przemieszajcie swoją zupę i jeśli jest za gęsta, to dodajcie odrobinę wody, ale też gotowanej z czajnika, najlepiej gorącej. Dzięki temu, że dodaliśmy gorącą wodę, zupa nie przestaje nam się gotować. W moim przepisie jest również zacierka. U mnie gotowa taka ze sklepu. Oczywiście możecie przygotować ją sami. Tej zacierki około 0,5 szklanki. Dosypujemy do naszej zupy. Oczywiście jeśli nie lubicie, możecie pominąć ten składnik. Gotujemy kilka minut, żeby zacierka nam spęczniała. Pod sam koniec gotowania dodajemy jeszcze paprykę. Naszą upieczoną lub, jak wolicie, zwykłą surową pokrojoną w kostkę. Z papryką gotujemy już dosłownie z 5 minut, nie dłużej. Zamieszajcie i spróbujcie jeszcze do smaku. Być może trzeba jeszcze dosolić lub dosypać pieprzu. Ja dodaję również odrobinę Maggi. Gotową zupę wyłączam i przykrywam na około 10-15 minut i dopiero podaję. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!